Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. No hej, dzień dobry nam wszystkim serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. Wiecie, tak sobie zastanawiam, że tak sobie pomyślałem, generalnie fantastycznie zrobili ten dodatek, bo normalnie w innych grach to prawdopodobnie już ten obozowisko bandytów byłoby takim ostatnim po prostu obozem, przez który trzeba się przebić i dalej huzia na juzia aż do ostatniego bossa. Tu natomiast zrobili cały taki miniaturowy jakby Gothic 1, w którym jest to środowisko jeszcze właśnie bandytów, morderców, tam zbrodniarzy i w ogóle super to jest, gdzie mamy ten klimacie właśnie jedynki, bo tutaj właśnie czuję najbardziej chyba tego. Natomiast bardzo mi się to po prostu podoba. Nie byłem jeszcze, słuchajcie, szukać tego nieszczęsnego bagiennego ziela, chociaż powinienem może garść bagiennego ziela. Tylko kurczę, ile tam jest garść bagiennego ziela? Może się przejdę jeszcze, słuchajcie. Poszukaj tego bagiennego ziela, faktycznie. Bo to taka trochę lipa by była. O, chyba, że ten gość, co sprzedaje zioła, będzie jeszcze, powiedzmy, to bagienne ziele miał. No, teoretycznie jestem na bagnach, więc to nie powinno być bardzo problematyczne znalezienie tego bagiennego ziela, tylko gorzej, że ja już dużo rzeczy znalazłem. Po handlu? No właśnie. No, tu już nic nie ma. Fortuno sprawia wrażenie obłąkanego. Myślę, że jakaś mikstura może przywrócić mu pamięć. Fortuno? To jeden ze służących Kruka. Teraz to tylko wrak, a wszystko z winy Kruka. Kruk? Nigdy o nim wiele nie myślałem. Czyli ten quest dał się rozwiązać jeszcze inaczej. Niestety nie mogę ważyć mikstur tutaj, na bagnach. Mógłbym przyrządzić miksturę. W obozie jest odpowiedni stół. Gdybym tylko miał przepis. Lepiej bądź ostrożny z tym przepisem. Ważenie mikstur to niebezpieczne zajęcie. Jeśli użyjesz nieodpowiednich składników, albo coś pójdzie nie tak, mikstura będzie śmiertelną trucizną. Będę uważał. Nie, no okej. Okay. Fajnie, to można było w takim razie troszeczkę inaczej to rozwiązać. Teraz dopiero się o tym dowiaduję. Roślina lecznicza. Słuchajcie, to mogą być te bagienne ziela faktycznie, tylko w momencie, gdy ja wtedy tak już przelazłem bardzo dokładnie i zbierałem. Oj. Czy no niepotrzebnie sprzedałem mu wtedy. Bo nie można odkupić, tam coś jest, słuchajcie, tam może być jakieś bagienne ziele w sumie jeszcze. No i super, właśnie o to mi chodziło, bagienne ziele, jeszcze ognista pokrzywa. Tak nie wiem, czy was trzymać po prostu w momencie, w którym ja się tu będę... No, jednak starał przebiec po tym wszystkim. No, chwast, nie no, chwast to akurat mi do niczego nie będzie potrzebny. Tutaj coś było? Nope. A w zasadzie też może zagadamy z tym gościem, bo Fortuny już nie ma. Fortuna. Może on będzie miał, słuchajcie, jeszcze coś na handel. Nie pamiętam, czy handlował czymś, czy nie. Nope. Nic nie handlowałeś. Wrócę do was za chwilkę, słuchajcie, jak już, nie wiem, zdobędzie kilka łodyg może tego bagiennego ziela, przejdę się. Może zależy mi na tym kłeście, żeby zobaczyć po prostu, jak to będzie wyglądało, jak przywrócimy... Znaczy nie przywrócimy, tylko no, zrobimy co chciał ten kucharz. Może wtedy odblokuje się jakaś forma handlu z nim. Byłoby to miłe. Swoją drogą, czy to jest martwe? Tak. No i teraz właśnie lipa jest trochę, bo wyzbierałem wszystko. Chyba, że tu jeszcze coś będzie. O! Jednak może, słuchajcie, kilka łody bagiennego ziela uda mi się jeszcze gdzieś wyczaić. Dobra, ale tak czy siak, postaram się zebrać kilka sztuk, może wrócę jeszcze do obozowiska naszych magów, żeby tam sprawdzić coś ciekawego zdobędziemy, ile do kolejnego poziomu, no już nie tak daleko. Szkoda, że nie ma więcej stworów do wybicia, to bym sobie chętnie tutaj popunktował. Natomiast co możemy zrobić dalej? No tak raczej widzę, że wszystko zebrałem, co się tylko dało. No poważnie. Dobra, wrócę do was za chwilkę. Tak? Przypomnij mi znowu, gdzie się znajduje... Dom uczony. Wiecie co? Domy uzdrowi... są... Tutaj generalnie była jeszcze dyskusja też, że powiedziałem mu, gdzie się znajduje dom uzdrowicieli. To było wszystko. Natomiast mam dwie łody bagiennego ziela. Tylko pytanie, co to oznacza? Czy mam garść, czy nie? No na razie nie znalazłem ich więcej, jeszcze szukam troszeczkę. Ale można... Może faktycznie coś mi tu w ręce wpadnie. Zapytajmy jeszcze o te relikty. Jeśli zobaczymy. Dobrze. O Kruku mu jeszcze powiemy.
Jeśli chodzi o Kruka, byłem w obozie bandytów. Kruk jest ich przywódcą. Aby się do niego zbliżyć, muszę się pozbyć niektórych bandytów. Dobrze. Powodzenia. Ale nie zapomnij, że musisz się śpieszyć. Kruk nie może zrealizować swoich planów. Ma kopalnię złota i każe w niej pracować swoim więźniom. To podobne do niego. Musisz uwolnić więźniów. Oczywiście. Pracuję nad tym. No to żeśmy zarobili 300 punktów doświadczenia, bo jeszcze 100 za powiedzenie tamtemu, gdzie jest budynek. O reliktach nic, tutaj na wyższy poziom na pewno nie. Nie mieli nic do handlu, słuchajcie, więc jeszcze wracam na bagna. Tak się zastanawiam, czy nie zabić tych gości, którzy są tam skrajnie na prawo, w jaskini. Bo no, im są i tak, tak chyba mam wrażenie, zbędni. Przejdę się jeszcze po tych terenach w kierunku, tak na południe, może jeszcze jedną bagienne ziele znajdę. I tam się z wami przywitam. Wiecie co, w zasadzie robotę mamy zrobioną, bo tutaj znalazłem 4 łodygi bagiennego ziela, więc łącznie będziemy mieli co najmniej 6. Zatem to już chyba wystarczająco. Idziemy do tych gości, w ogóle bardzo dużo roślin, kurczę, albo się zespełniły, albo ja tego nie zebrałem. Przy okazji było też chyba 4 czy 5 krwiopijców na wejściu do bagien, to też sobie wybiłem. I myślę, że możemy spokojnie ruszyć w kierunku tam skraju mapy, żeby po pierwsze zabić tych bandytów, co się tam znajdują. Oni mi raczej nie będą do niczego potrzebni, ewentualnie jak coś możemy pogadać, czy mają coś wspólnego z zabójstwem Kruka. No, można by spróbować zapytać ich. Nie wiem, czy będą mieli wspólnego, czy nie, ale wiecie. A dodatkowo, jeszcze tutaj wszędzie, sprawdzimy, czy są coś nowe przeciwnicy. Oj, głębokie bagno. Wychodzimy. Przy okazji, jak będą jeszcze gdzieś jakieś łodygi, to zgarniemy po drodze. Bo tam, te obszary są na tyle małe, że po prostu wycinanie jakby podróży... Włączę sobie stopę ponownie. Wycinanie tych podróży nie jest aż tak uciążliwe. Znaczy, nie jest aż tak potrzebne. Moim zdaniem nie jest to w ogóle uciążliwe. Ognista pokrzywa, dużo roślin zwykłych też nam tutaj doszło. Na przykład kilka korzeni leczniczych znalazłem. No muszę się nauczyć w końcu ważyć te mikstury, bo mamy łącznie menzurek pewnie bardzo dużo, ponad 100 tych menzurek jest. No właśnie, 160, słuchajcie, możemy zrobić olbrzymią liczbę różnego rodzaju tutaj fantów, z czego najważniejsze oczywiście będą esencje czy eliksiry ducha, ale nie oznacza, że też tych gorszych nie będziemy sobie tworzyć. Dobra, oni będą gdzieś w jaskini tutaj. Cieszę się, że na te poszukiwania bagiennego ziela się wybrałem, bo w sumie nie warto, wiecie, tracić powiedzmy jakiegoś questu tylko przez to, że oddałem go niestety. No, to jest zwykły bandyta. Juan? Handel. Masz coś w ogóle jeszcze? Miałeś coś na handel? Leśna jagoda. Miałeś bełty, szkoda, bo strzał tam kupił od ciebie. Nie możemy, słuchać go o nic zapytać. Ciekawe, o co chodziło z tą paczką, bo jakąś tam paczkę od niego już otrzymaliśmy. No dobra, no raz zaryzykuję. Lodowa lanca. No i lecimy. Czekaj! No, gość się nie zorientował. Byłoby niezwykle miło, gdybym mógł go wreszcie trafić jakoś, tak? Boże, powolne to jest straszliwe. Kiepski miecz. Bandyta, mieczor, ziele lecznicze, polna jagoda, wytrychy. Co on miał przy sobie w takim razie? Jakiś wielki topór. Kiepski topór bojowy. A, oczywiście. Żuan. Rdest polny. Nic przy sobie nie miałeś. Ale dodatkowe doświadczenie wpadło za jego likwidację. Nie wiem, czy też nie zabije przynajmniej tych ludzi, którzy znajdują się w centrum. Oni też nie będą mi chyba potrzebni. Zacznę powoli czyścić jakby mapę z bandytów, bo wiecie, no naszym celem jest jednak pozbawienie ich wszystkich życia, a wypuszczenie tych najważniejszych, czyli więźniów, którzy oni tam mają. Chociaż ci więźniowie to nie wyglądają za bardzo na takich, którzy jakoś specjalnie byliby skorzy do opuszczania tego, skoro mam wrażenie, że oni tam są częściowo dobrowolnie. No nie wiem, zobaczymy. Polecimy sobie tą stroną.
Tutaj jest w ogóle... Czy tutaj było jakieś miejsce do odpoczynku? Chyba nie. Dobra, do głównego obozu, słuchajcie, pójdziemy. Tych tutaj jeszcze pozabijam. Oczywiście nie zapisuję na razie gry, na wypadek gdyby oni się zorientowali, że coś takiego się stało. Tu na pewno nie będę ich likwidować. I proszę, kolejne bagienne ziele, które nie zebrałem. Czyli łącznie będziemy mieli 7 sztuk. No, myślę, że już na spokojnie wystarczy na przyrządzenie tej mikstury. To żadna tajemnica. Wiedzieć lepiej. Trzeba uważać na to, co się mówi. Sam tak mówiłem. Jezu, denerwuje mnie to klikanie strzałki do góry, które powoduje automatycznie, że przedłuża się animacja. Dobra, na centralną palisadę lecimy. Zróbmy zapis może na drugim slocie. Tego typa też moglibyśmy załatwić. Miguela. Nic nie zauważyli. Niczego tu nie znajdę. I nawet nic przy sobie nie miał. Świetnie, kolejny odpoczynek. Nie zauważyłem, ile doświadczenia dostaliśmy z niego, ale chyba 100, mało. Nikt nie chce wiedzieć lepiej. Tak jakby brakowało mi zmartwień. Musi po prostu więcej ćwiczyć. Tak się zastanawiam, czy nie przyzwę goblinów. Byłyby chyba wydajniejsze, bo przemieszcza się... Chociaż nie, gobliny przez wodę miałby problem. Dobra, lecimy, słuchajcie, z lodową lancą. Bo ty coś mi nowego powiesz, Sancho? Sanchos! Sancho Panco, Pansa. Hej, ty! Co nowego? Słyszałem, że wysłałeś Franka do piekła. Dobra robota. Ale teraz szarogęsi się tutaj Carlos, a z nim nie ma żartów. Zobaczymy jeszcze. Przestaniecie w końcu? Tu się nie walczy, jasne? Niech to będzie dla ciebie nauczka. Dobra, nie będziemy ich likwidować, słuchajcie, bo ja mam obawę, że jeszcze będą potrzebne tutaj, jakie oni będą potrzebni do questów. Wracamy do głównego obozowiska i tam kontynuujemy rozpytywanie ludzi. Tylko przy okazji jeszcze zgarniemy to właśnie bagienne ziele, zrobimy ten wywar, o który nam proszono, ten nowy alkohol, bo powinienem mieć wszystko tam, te skurcze, tylko te zęby... O Jezu. Te zęby błotnego węża, one są strasznie drogie, aż 300 są warte. Więc w sumie to nawet dobrze, że słuchajcie, się nie uczyłem tych wszystkich metod pozyskiwania, bo moim zdaniem jest to bez sensu. Mnóstwo pieniędzy daje, ale tak naprawdę realnie w tej grze, gdyby trzeba było płacić za chociażby za szkolenie, o, to wtedy byłaby, leśna jagoda, to wtedy byłaby konieczność no, chomikowania tych pieniędzy, tak jak było w jedynce. Co, w jedynce przecież wartość tej bryłek rudy, no to było coś niesamowitego, bo nie byliśmy w stanie w żaden sposób tego zastąpić. I żeby się czegokolwiek nauczyć, to poza punktami umiejętności potrzebowaliśmy właśnie dodatkowo jeszcze bryłek rudy, które były odpowiednikiem złota. To w dwójcu tutaj wprowadzono już to złoto oficjalnie. Dobra, Senia, jeszcze z nim pogadam. Już z nim rozmawiałem. Wspominał coś o próbie zabójstwa? Mam się dowiedzieć, kto za tym stoi. Wiesz coś o tej sprawie? Niewiele więcej niż ty. Sam szukam tego człowieka, ale najbardziej interesujące jest to. Zamieniam się w słuch. Chcę, żebyś dobrze wykonał swoje zadanie. Masz znaleźć zdrajcę, a gdy go znajdziesz, zabij go. Dla mnie. Nagroda przypadnie mnie. Nie zapominaj, że mam list gończy na ciebie. Rób swoje i spraw się dobrze. Wiesz, co się stanie w przeciwnym wypadku? Wygląda to, że nie mam wyboru. A zobaczmy, powiedzmy, nie ma mowy. Nie ma mowy. Do czego mógłbyś mi się przydać? Hej, chłopaki, patrzcie, kogo tu mamy!
Serio? Pokaż mu! Ja mógłbym... Jezus Maria, właśnie chciałem! Broń się! To musiało boleć! O Boże! Nie, no po prostu... To autonamierzanie jest tak wkurwiające w tej grze. Coś kosmicznie nie tak z tym. Dobra, na razie się zgodzimy, przypuśćmy. Będziemy musieli zabić zdrajcę. No to nie będzie problemem, ale to autonamierzanie jest straszne, bo słuchajcie, walczę z kimś i automatycznie namierzam gdzieś tam z tyłu przeciwnika. No to jest źle zrobione w tej grze. To jest jedna z niewielu rzeczy, która mi się naprawdę tutaj nie podoba. Dobra, jeszcze raz przeklikamy ten dialog na szybko i dobra. Wygląda na to, że nie mam wyboru. Może dodatkowe punkty doświadczenia jeszcze wpadną. Że dojdziemy do porozumienia. Gdy dowiesz się, kto to jest, razem zabijemy drania. A teraz zjeżdżaj! Mhm, do zobaczenia, ale miły. Wiesz co robić? Ale miły. No dobrze, ciekaw jestem w ogóle, o kogo tutaj będzie chodzić. Ja mam podejrzenie, że to jest ten śpiący. Natomiast w tym miejscu też chodźmy zrobić sobie tą, ten alkohol. Bo mam wszystko, co potrzebuję. Też w ogóle miałem szczęście. Za mało składników. No żartujesz chyba. No to ja nie wiem, ile tego składników trzeba, bo mam zęby... Chyba, że jeszcze więcej tego bagiennego ziela. Dobra, chrzanić ten quest w takim razie. Lucia, hey, może ty mi coś powiesz. Co wiesz o próbie zabójstwa Estebana? Nic. No mi dużo powiedziałaś. Co wiesz na temat próby zabójstwa? Chodzi o ten zamach na Estebana? Wiesz, skąd wieje wiatr. Oberżysta widzi wszystko, ale nie bierze niczyjej strony. Co byś zrobił na moim miejscu? Zastanowiłbym się, co wiem na temat osoby, która zleciła zabójstwo. Po pierwsze, był to najpewniej jeden z bandytów, czyli jest tutaj w obozie. Po drugie, skoro jest w obozie, to znaczy, że cię obserwuje. Po trzecie, jeśli dojdzie do wniosku, że stoisz po stronie Estebana, to nigdy się nie ujawni. Pytanie brzmi, jakie masz szanse na znalezienie tego człowieka? Powiem pytanie na pytanie? A jakie jest twoje zdanie o Estebanie? Kto o nim mówi, szybko kończy martwy. Co ludzie sądzą o Estebanie? O kogo ci dokładnie chodzi? Każda informacja kosztuje. Ile? 10 sztuk złota. Drogo. Ale mamy Finie pieniądze. Co mi powiesz o Finie? Dobry kopacz. Ma zmysł do szukania złota. Z tego powodu Esteban go szanuje. Wydaje mi się, że się nawzajem dobrze dogadują. Co Lenar myśli o Estebanie? O ile dobrze wiem, Lenar nie myśli. Co powiesz o Senianie? Senian jest jednym z ludzi Estebana. Pracuje dla niego już od pewnego czasu. Co Emilio sądzi o Estebanie? Wydaje mi się, że nie zapaliłby świeczki na jego grobie. Rozumiesz, o czym mówię? Emilio, dobra. Pierwsza osoba podejrzana. Co możesz mi powiedzieć o Fisku? Fisk to Fisk. Płaci haracz Estebanowi i oddaje mu część towarów, które dostaje od piratów. Wydaje mi się jednak, że Esteban za bardzo go nie obchodzi. Huno lubi Estebana? A, Huno. Właściwie nic o nim nie wiem. Ta informacja jest za darmo. Co wiesz na temat Pola? Wydaje mi się, że nie przepada za Estebanem. Pracuje dla Huno, więc nie schodzi już do kopalni. Nie wierzę, żebym się dowiedział. No to jakie mam szanse na znalezienie tego człowieka? Źle to widzę. Niektórzy zauważyli, że kręcisz się koło Seniana. Musisz zrezygnować ze swoich kontaktów, inaczej nie znajdziesz osoby, która zleciła zabójstwo. Dziękuję. Hej! Nie powiedziałem ci nic, czegoś byś wcześniej nie wiedział, jasne? No oczywiście. Dobrze, więc faktycznie nie dowiedzieliśmy się w zasadzie nic od niego. Mogę jeszcze tego zapytać, Logana. Co wiesz o próbie zabójstwa Estebana? A więc szukasz ludzi, którzy są za to odpowiedzialni? Nic o tym nie wiem. Skąd niby miałem się dowiedzieć?
Siedziałem jeszcze w bagnie, gdy cała ta historia miała miejsce. To fakt. Przyjdę później. Zrobimy save'a. Emilio. Co wiesz o próbie zabójstwa? Hej, nie mam z tym nic wspólnego. No, wprost mi raczej nie powiedzą. No ja podejrzewam generalnie może tego typa tutaj. Skinnera. Zapytamy. Obudzimy Skinnera, zobaczmy co się będzie działo. Co się tu u diabła dzieje? Po co mnie obudziłeś? Założę się, że nawet nie wiesz. Nie, ja odpowiadaj. Za późno na wymówki. Masz teraz dwie możliwości. Walczyć ze mną i moją Betty. Albo spróbować ucieczki. Ja na twoim miejscu próbowałbym uciekać. Ja będę walczył. Zabieraj się z tą swoją... Reszę. Kurwa, zanim zmienię broń, to po prostu jest... Trochę ciężko. No dobra, możemy próbować go jeszcze raz tam, bo trzeba go skoksić, inaczej będzie tu ciężko. Dobra, Skinner jeszcze raz i teraz zapiszmy grę. Mogę też próbować uciec na górę. Co się tu u diabła dzieje? Po co mnie? Zabieraj się z tą swoją magią. I teraz go mogę ciasnąć. Pięknie. Ale to po prostu go zabiłem. Dobra, miał klucz do skrzyni. Łodyga bagiennego ziela, bryłka złota. No nie o to mi chodziło za bardzo. Dobra, drugi slot. Przepraszam was na chwilkę. Dobrze, jestem. Przepraszam was za to najmocniej. Więc tak. Nawet jeżeli Kichno chce być silniejszy, to trzyma mnie po prostu... No właśnie, będzie chciał wykorzystać moje punkty nauki, więc no. Gdyby to było za darmo, chętnie bym przyjął. Natomiast zostaje nam jeszcze sprawdzenie, co ten typ miał w swojej skrzyni. 120 sztuk złota, eliksir many. Dobra. W sumie to trochę nie rozumiem założeń z nim związanych, ale nawet nie było dialogu. Po prostu się wściekł, zaczął nas atakować. Cieszę się też, że nikt nie... O, mobilny trup! Proszę, proszę. Cieszę się też, że nikt nie przykłada wagi za bardzo do faktu, iż posługuje się magią. A co do próby zabójstwa Estebana? Tak? Wiesz, kto stoi za próbą zabójstwa? Oczywiście! To na pewno sprawka Emilia. Jak szalony biegał do kopalni i rył tam niczym kryt. Ale od czasu próby zabójstwa siedzi na ławce i wcale się z niej nie rusza. To jasne. Aby wejść do kopalni, musi mieć czerwony kamień Estebana. Ale pewnie już nie śmie spojrzeć mu prosto w oczy. Emilio, to? Ale dlaczego Emilio życzyłby śmierci Estebanowi? A skąd mam to wiedzieć? Może ma koleżkę, który chciałby zająć miejsce Estebana? Tak, to miałoby sens. Jeszcze raz pogadam, słuchajcie, z tym gościem, z Fortuno. Bo mieliśmy jakąś miksturę właśnie zrobić dla Fortuno. Kurczę, nie pogadałem. Czekajcie, muszę wrócić, bo przecież wczytałem grę. No i z Emilio będzie można też zagadać przy okazji. Ten zielarz, pamiętacie? On, z nim możemy pogadać na temat właśnie problemów Fortuno. Daje nam jakiś przepis. Jeżeli ten przepis, z uwagi na to, że mamy też dużą ilość roślin w ekwipunku, prawdopodobnie będziemy mogli wykonać bardzo łatwo. Tutaj coś jeszcze jest? Tak jest, leśna jagoda, super. Pohandlujmy. Ej. Momento. Czy ja mam przepis od ciebie? Przepis mikstury przemiany duszy. Ta mikstura przywraca utracone wspomnienia. Wybaczcie. Myślałem, że tego nie zrobiłem, a jednak jesteśmy do przodu z tym etapem. Pogubiłem się przez to wczytanie gry w momencie, gdy nie chciałem ich wszystkich zabijać. Tak jakby brakowało. Tego jest więcej, wiesz mi. Dobrze jest to też zrobione, że to jest dużo questów.
I to jest taka wiązanka, bo musimy biegać pomiędzy jednym a drugim, żeby wykonać. Wymagane jest także od nas co najmniej posiadanie różnego rodzaju elementów, chociażby alchemicznych. Fajnie. Podoba mi się. Co jest za tymi drzwiami? Może jakbym mógł ukraść klucz kucharzowi, to prawdopodobnie wtedy bym się mógł tu dostać. Dobra, młotu nie mogę wykonać prawdopodobnie, za mało składników, okej. Szkoda, że tu nie jest podane, ile dokładnie tych składników potrzebujemy. Przygotuj mikstury specjalne. Nie. Mikstury many. Też nie. A może ja muszę przeczytać, słuchajcie, ten przepis. Jeszcze przed tym oczywiście. Jestem na tyle inteligentny, że tego nie zrobiłem. Dokładnie. Mistrz przemian duży. Do przyrządzenia tej mistry potrzebne jest wydzielenie z dwóch żądeł krwiopijców. Dodaj do tego jeden ekstrakt many, a także esencję leczniczą. Do tego dosyp do całości woreczek czerwonego pieprzu. O kuźwa. Tylko doświadczony chemik wie, jak pobrać wydzielinę z żądła potrzebne do zrobienia tej mikstury. Cholera jasna, to może być problematyczne, bo tu już zaczynają ode mnie wymagać naprawdę konkretnych rzeczy. O ile esencję leczniczą to ja mam, tak samo esencję many też. To nie wiem, czy ja mam żądła. Nie sprzedawałem chyba ostatnio takich rzeczy. No właśnie, żądło zawiera trującą wydzielinę, ale ja mam tylko jedno żądło. Czyli mam pieprz. Pieprz pamiętam, że gdzieś był, ale komu ja go sprzedałem prawdopodobnie? O, lipa trochę. Wiecie co, nie chce mi się za bardzo utknąć w tym miejscu. Zastanawiam się, czy nie przyzwać sobie po prostu tego kodem tych rzeczy, jak chociażby żądło, że jedno żądło i ten czarny pieprz. Jeszcze zobaczę, może czarny pieprz będzie gdzieś tutaj do kupienia. Hej. Czy chcesz się czegoś napić? Może ty będziesz miała. Chcesz. Piwo, pierśnie zręczności to nie. Co to miał jeszcze handel? Fisk miał coś mógł handlować. Może Fisk będzie miał coś ciekawego. Zazwyczaj twórcy tutaj zawsze umieszczali potrzebne rzeczy u kupców. Ewentualnie gdzieś w okolicy. Pokaż mi swoje towary. O, mamy żądło na przykład. Świetnie. Ale pieprzu to jak kuźwa, nie wiem gdzie ja zdobędę. Wezmę strzały, wezmę jabłuszka. Trochę mi się pieniądze kończą. Dobra, zapytajmy go jeszcze o to. Co wiesz o próbie zabójstwa Estebana? Słuchaj uważnie. Chcę, żeby coś z tym zrobić. Jasne? Mam własne problemy. Sam jestem poszkodowany. Jak to? Słono, zapłaciłem za moją ostatnią przesyłkę. Ale nigdy do mnie nie dotarła. Jakaś świnia ją zabrała. Ktoś mi ją ukradł. I to jeden z naszych. To chyba chodzi o tą przesyłkę, którą już zarekwirowaliśmy, albo odkupiliśmy nawet. Co to za przesyłka? Paczka pełna wytrychów. Miała zostać odebrana od piratów. Ale przechwycił ją gość imieniem Juan. A tyle złota za nią dałem. Ten sukinsyn ukrywa się gdzieś na bagnie. Otworzył. Juan pracuje dla Estebana. Juan pracował dla Estebana. Czy Juan? Co? Nie udawaj. Wiedziałeś o tym. Masz rację, ale chyba rozumiesz, czemu ci o tym nie powiedziałem. Każdy w obozie wie, że pracujesz dla Estebana. Nie mam zamiaru się w to wplątać tylko dlatego, że chcesz ten swój czerwony kamień. No ja muszę zaryzykować. Czy Fisk by mi zaufał? Spróbujmy. Tak naprawdę to nie pracuje dla Estebana. Aha, chcesz oszukać starego głupca? W takim razie dam ci dobrą radę. Lepiej się tym nie chwal. Jeśli chodzi o Estebana, to nie powinieneś wierzyć nikomu. Nawet mi. Jasne? Dobra, dość tego, bo jeszcze ktoś nas usłyszy. Mhm. Otworzyłem twoją paczkę.
Otworzyłem twoją paczkę. Mogłem się tego spodziewać. Nie mogłeś się doczekać, co? Masz przynajmniej wytrychy? A co ważniejsze, co się stało z Juanem? Jeszcze żyje. Pozostawiłeś te świnie przy życiu? Nie był sam. Nieważne. Tych gości też się pozbędę. Dobra, tuzin wytrychów, kurczę. Ale dobra, doświadczenie. Bardzo dobrze. Ludzie czekają na dostawę. A co do ciebie? Dobrze znam, Huno. Dzięki mnie dostaniesz zniżkę na broń. Dostałem ten kamień od Koristo. To jedyna rzecz, która ocalała, gdy wyrwałem się z kolonii. Sądzę, że tobie bardziej się przyda. Ręka, o, runa. Myje. Nic się nie zmieniło. Miło. Bardzo się opłacało w takim razie. Ile mam tych wytrychów? Bo to może być problematyczne, słuchajcie, bo ja za chwilę nie będę miał tych... 17! Pierdylion, tego jeszcze mamy. Czy ja zdobyłem samą runę? Czy... Tak, zdobyliśmy samą runę, słuchajcie. Mieliśmy dwie, teraz są trzy. Fantastycznie. Bo to mi bardzo później pomoże. No to mega zadanie i generalnie chyba można by zabić w takim razie Juana na spokojnie. I powiedzieliśmy o tym, że go zlikwidowaliśmy. Widzi, słyszy się to i owo. I coś z Emiliem było jeszcze. Kto opowiada takie rzeczy? Zobaczmy, czy możemy pogadać jeszcze z Huno. Gdyby to zależało od nas, pokaż. Potoczyłyby się inaczej. Huno. Dużo by mnie to kosztowało. Huno, nic ciekawego nie masz. Absolutnie. Poza tym mogę ci sprzedać miecz tego nerwowego. Betty. Magiczny łuk zostanie. To się nigdy nie zmieni. Dlaczego dowiaduje się o tym dopiero teraz? Nie musisz. Tak się zastanawiam, komu ja mogę sprzedać te bryłki złota, bo mówiliście, że to jest generalnie. Nie można na tym polegać. Rzecz, która. Naprawdę sądzisz. Nie mam czasu na takie rzeczy. Rzecz, która tutaj być można wymienić, jeszcze nie znalazłem takiej osoby. To przecież nic nie daje. Gdzie ja ten czarny pieprz mogę kupić? Jeszcze, czekajcie, jeszcze raz sprawdzę handel. Czy ty masz czarny pieprz? Bo ja pamiętam, że ja czarny pieprz, słuchajcie, znalazłem tylko raz. Tylko raz na całą grę mi się gdzieś tam trafił ten czarny pieprz. Dlaczego dowiaduje się o tym dopiero? Paul, może ty mi jeszcze coś powiesz? Wszystko. Człowieku, ja chcę tylko spokojnie pracować. Nie, tutaj też nic się nie dowiem nowego. Tego jest więcej. Wiesz? Tam mnie nie było jeszcze, chyba. Mnie nie musisz o to pytać. Na przykład widzę roślinkę. Wiesz, mówi się o tym, że tam. Liste ziele. No i teraz jak to zrobić z tym pieprzem? To wszystko tylko pogłoski. Tak jakby mnie to co. Dobra, idziemy pogadać z Emilią. To nie może być tak dalej. Nikt nie chce wiedzieć. Tylko gdzie jest Emilio? Naprawdę. O, tu jest Emilio. Lenar powiedział mi o tobie kilka ciekawych rzeczy. Lenar? Ten gość to idiota. Na pewno to zauważyłeś. Powiedział, że nie byłeś w kopalni od czasu próby zabójstwa. Nic nie wiem. Zmówiłeś się z Senianem, tak? Jesteście w zmowie z Estebanem. Słyszałem, o czym gadaliście. Esteban ma nas gdzieś. Dlaczego mam ufać jego ludziom? Zostaw mnie w spokoju. Co wiesz o próbie zabójstwa? Hej, nie mam z tym nic. Coś mi tu śmierdzi. Jeszcze raz zapytam go o to. Lenara. Nic mi nie powiesz. Finn, może ty coś wiesz? Potrafisz ocenić moje umiejętności kopania złota? Powiedziałbym, że jesteś przeciętnym kopaniem. A co do próby zabójstwa Estebana? Tak? Wiesz, kto stoi za tym wszystkim? Dlaczego chcesz to wiedzieć? Chcę porozmawiać z tym gościem. A czego od niego chcesz? Powiem, że chcę załatwić się Stabana. Chcę
chcę załatwić Estebana i szukam sprzymierzeńca. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Inaczej. A zostaw. Już mi na mnie powiem, no właśnie. Tego się bałem. Czy ja dawno zapisywałem grę? Nie. Dobra, poprowadzimy ten dialog inaczej. Tutaj trzeba trudne te questy, powiem wam, niektóre są. Czy ja sprzedałem ci już Huno wszystko? Czy tak sobie, słuchajcie, zerknę? Pod fisk. Fisk! Nikt nie chce wiedzieć. O, obniżył jeszcze hand. Kuźwa. No to trochę lipa. Tak, sprzedałem mu Betty. Dobra, to jesteśmy na świeżo z tymi rzeczami. Idziemy jeszcze raz pogadać z Emilią. Natomiast zapłaciłem o 700 sztuk złota za dużo za pancerz bandyty w takim razie. Pięknie, dobrze mi poszło. Len, jesteś, Dobra. I ty, ura, tutaj, jeszcze raz z tobą. Zapiszę grę. A tak? Wiesz, Nie mam czasu na takie rzeczy. Esteban chce go widzieć martwym. O, pracujesz dla szefa. W takim razie powiem ci, co wiem. Po próbie zabójstwa chciałem odebrać swój kilof od kowala Huno. Nie było go tam jednak. No i? On zawsze tam jest. Według mnie to dość podejrzane. Huno. Potrafisz powiedzieć przeciętnie. 30% mam. Jeszcze zobaczmy. A powiedziałem ci. To już wszystko powiedzieć. Dobra. A opowiedz mi to jeszcze raz. Dobrze. Nie. Albo czekaj. A powiedz. Ale opowiedz mi to jeszcze raz. No cóż, opowiedz mi to raz jeszcze. Po próbie zabójstwa chciałem odebrać swój kilof od kowala Huno. Nie było go tam jednak. No i? On zawsze tam jest. Dobra, czyli sprawdzimy, co jest u Huno. Będzie zakrwawiony kilof. Powiedziałem dokładnie to samo. Ale jeszcze, wiecie co, wejdę do jego chaty. Bo tak, tam już sprawdzałem. W zasadzie zbadałem ma większość tych miejsc. To jest dom Huno. Jego kuferek. Monety. Osełka z tyłu. Coś ukryte. Roślina zębaty ziele. Bawię się w śledczego. Fajny quest, że trzeba troszeczkę tutaj, słuchajcie, pokombinować. Na razie. Zwój. I to jakiś mocniejszy. Super, bierzemy. Ale żadnego materiału dowodowego. Nic. Huno, co wiesz? A, bo słuchajcie, ten jego pomocnik jest taki bardzo wystraszony. Hej, ty. Słyszałem trochę ciekawych rzeczy na twój temat. Podobno w momencie zamachu nie było cię na stanowisku. Tak? Nic więcej. A teraz słuchaj. Zabieraj stąd swój tyłek, zanim przestanę nad sobą panować. Dużo mi powiedziałeś. Może twój pomocnik mi coś więcej powie? Hej, ty. Naprawdę sądzisz? Huno jest podejrzanym w sprawie usiłowania zabójstwa. Nic o tym nie wiem. Pracujesz dla niego. Musisz coś wiedzieć. Nic nie wiem, naprawdę, muszę dalej pracować. Nic się nie zmieniło. Ale gdzie idziesz? Nikt nie chce wiedzieć. O, pijesz. Wszystko w porządku? Człowieku, ja chcę tylko... Trzymam się od tego. Wiesz, człowieku. Chwila. Co? Nic się nie zmieniło. Dobrze, a teraz powiesz mi wszystko, co wiesz, albo stłukę cię na kwaśne jabłko. Nie możesz mnie tak traktować tylko dlatego, że pracujesz dla szefa. Ależ oczywiście, że mogę. Nie zbliżaj się. Paul. Wiem tylko tyle, że Huno nie lubi Estebana. Działa mi na nerwy, opowiadając, że Esteban cały czas psuje mu interes. Nigdy nie komentowałem tych spraw. Mogłem się domyślić. Widzisz, to nie było takie trudne, prawda? Czyli co, mamy już informację o tym. Trochę przeklikałem jeden dialog, przepraszam was za to. Hej. Słyszałem? Znowu zaczynasz? Mam nadzieję, że tym razem to coś ważnego. Podobno w momencie zamachu nie było cię na stanowisku. Tak? Paul powiedział, że nienawidzisz Estebana. Czyżby? Coś jeszcze? Nic więcej. A teraz... Potrzebuję jeszcze trochę więcej informacji. Tam raczej na górę nie mam co iść.
Kto by mi tu mógł coś więcej powiedzieć? Zapytamy samego Estabana. Był w sztok pijany. Co do tego zadania? Słuchaj, mam także inne. Wróć, gdy... Nic mi nie powiesz. A mogę do twojego domu wejść? Zapiszmy grę. Teoretycznie mogę. Tu się w ogóle nikt nie interesuje, że kogoś okradam, a już nawet byłem. Cudownie. Nikt nie chce wiedzieć. Dobra, jeszcze raz z Fiskiem pogadamy. Fisk ma układy z Huno. Nie. Też to nie jest dobra w takim razie. Dobra ścieżka. Trzeba uważać na to, co się dzieje. Wcześniej czy później musiało się to zdarzyć. Czas z Finem. Hej, ty! A wracając, powiedziałem ci. Już mi nic więcej nie opowiesz, co? Tu też nie. Co? Hej, nie ma. Nie ułatwiacie sprawy. Wiecie co? Ja sobie chyba przyzwę ten pieprz, bo ja nie mam żadnego pojęcia, skąd ja mam wziąć pieprz. Ja nie pamiętam, komu ja to sprzedałem, a nie chcę mi się drałować. Generalnie bym znalazł ten pieprz, tylko musiałbym oblecić wszystkich kupców, którzy gdzieś tu są. Snaf może mi jeszcze coś powiedzieć. Co lubi? O ko? Chodzi mi o Huno. Huno lubi Estebana? A, Huno, właściwie nic o nim nie wiem. Ta informacja jest... Czyli to mogę po prostu jeszcze raz pytać o wszystkich, a to bez sensu by było. No to jak... źle to widz, musisz zrezygnować. No pewnie. Dokładnie. Jeszcze raz z nią zagadam, może coś się popchnął hey, dalej. Ty. Też nie. Dobra, wiecie co, przyzwę sobie pieprz. Bez nie mam zielonego pojęcia. Albo ważna wiadomość. A co to jest? Albo zobaczę w internecie, może mi ktoś powie, gdzie można pieprz znaleźć. Ważna wiadomość. Wisiała w chacie na bagnach. Hej ludzie, rzeczy w tych skrzyniach... są na nagłe wypadki, dlatego wszystkie... Więc znowu może ważne. Dla ważnych tylko celów. Tutaj jeszcze może coś będzie ciekawego. Nie, no tu byłem. Dobra, wiecie co? Wejdę na chwilę do sieci i zobaczę, gdzie można znaleźć czarny pieprz. Jeżeli faktycznie będzie to gdzieś blisko, to ja po niego pójdę. Ale jeżeli będzie to gdzieś strasznie daleko, to nie wiem, czy będzie mi się chciało tam drałować i wtedy go prawdopodobnie przyzwę kodem, podejmę decyzję za chwilkę. Zwrócę do was za moment. Wiecie co? Dobra, przeczytałem, gdzie można kupić czarny pieprz. Mam też kod na przyzwanie czarnego pieprzu, ale z uwagi na to, że jestem prawilnym człowiekiem, to postaram się nie używać kodu, tylko pójść do albo Zurisa, albo Sagity. U nich można generalnie kupić, słuchajcie, te rzeczy... Nie chciałem się dać. Ale dziękuję ci, bezmienny. Bezi. Więc u niego można generalnie kupić te rzeczy, więc się przejdę, tam oczywiście pokażę wam, że kupuję, żeby było wszystko prawilnie. I przy okazji zabiłem tutaj Żuana. Myślę, że to nie będzie nic, co jest jakimś wielkim przewinieniem z mojej strony. On i tak jest złodziejem, więc powiemy wtedy, bo przeczytałem sobie też generalnie troszeczkę ze rzeczy związane z tym questem, bo nie utknąłem w sprawie tego zabójcy. To będzie mi właśnie zabójstwo Żuana, może być mi potrzebne później, ale też będzie potrzebne chociażby do Fiska. Więc tak, wracam teraz do Zurisa, trochę mi to zajmie, więc widzimy się u Zurisa. O, jestem z powrotem, moi drodzy. Dobra, zmieniłem też pancerz na wypadek, gdyby mnie tutaj nie chcieli, chcieli mnie zaatakować. Pokaż swoje towary, bardzo cię proszę. I ty gdzieś miałeś ziarna czerwonego pieprzu. Matko Boska, miał czerwony pieprz czy czarny pieprz? Cholera. Żyć w niedobrych czasach. Czekajcie, to... Pokaż mi tam ten przepis. Nie wierzę w to. Naprawdę, sama widziała. Czerwonego pieprzu, dobra. Mamy u Zurisa czerwony pieprz. Pokaż towary. Bierzemy ziarnka czerwonego pieprzu, kosztują 100. Uwaga, bardzo ostre, to mi się przyda. Jeszcze zerknę, czy ja mogę od niego chociażby kupić... Ktoś musi pracować. Te łodygi bagiennego ziela. Weźmiemy też... miksturę mógłbym kupić w sumie. Nie mów.
Chociaż mikstur mamy dużo. Zorys już nic ciekawego na mnie raczej nie będzie miał. Baltram? Jeszcze ty może? Teraz każdy już o tym wie. Tutaj też nic ciekawego, poza tym, że masz strzały. Mogę strzałać. Pokaż mi. Dobra, chcę strzały kupić. Im więcej strzał, tym lepiej. O! Słuchajcie, jeszcze pójdziemy sobie w takim razie, skoro już tu jestem. Tylko pójdziemy tam z użyciem zęba tego ziela. Skoro już tu jestem, to lecimy wszystkie skóry oddać. Fajne jest to zębate ziele, naprawdę. Sprzedamy skóry i widzimy się z powrotem. A zobaczę też, może tutaj zrobimy u tego alchemika, u Konstantina, bo tam jest stół alchemiczny. Mam dla ciebie kilka skór. Mam dla ciebie... Wilcza skóra! Skórawa! O! A co to za skóra? Zdarłem. Co? Dobra robota! Oj, od razu podbudowałem budżet. No, 2700 i właśnie te skóry są zajebiste, słuchajcie, jeżeli idzie o handel nimi. Skórzany pas, pas umiejętności, zręczność, ochrona, pas umiejętności. Najchętniej chciałbym jakiś pas pod manę. Ciekawe, czy jest taki w ogóle pas, który daje manę. Przy okazji, łuk myśliwski mamy. Czy mamy łuk myśliwski, czy mamy długi łuk? Ile mam zręczności? Mam zręczności, mam 37 punktów. A ile, jaki mam łuk? Ja mam łuk zwykły. O, to sobie wymienimy, słuchajcie, od razu go. Na lepszy. Pokaż. Więc tak. Sprzedamy ci jeszcze topór, kiepski miecz, miecz. Kilof zostaje oczywiście, magiczny łuk, ten zostaje. Znaczy, sprzedajemy go i mamy 50. Łuk myśliwski może mieć, słuchajcie. Czemu nie? Weźmiemy sobie łuk myśliwski, troszeczkę większe obrażenia. Zakładamy i ładnie wygląda nawet. Dobra, wracam do was. Słuchajcie, nie użyłem kodu. Zobaczcie, docencie to. Zapierdzielałem całą tą trasę, żeby tylko i... O, Elvridge, właśnie. Dziękuję za ratunek. To super, a gadaliśmy z Lucy. I masz w dupie Lucy. Torben. Może sprzedać parę wytrychów? Możesz sprzedać parę wytrychów? Jeśli jakieś mi zostały. Na pewno. Jabłuszko ci zostało na pewno, wytrych ci został. Co ty masz tu dalej? Strój obywatela? To nie. Ja jeszcze mogę do Mateo, słuchajcie, możemy podejść. Ile mam jabłuszek? 15, jeszcze mi 10 brakuje, ewentualnie bym chciał sobie siłę podnieść. A tu, poza strzałami, które wezmę... Nic ciekawego. Dobra, idziemy do Konstantina jeszcze. A jak pogadam z Konstantino, wtedy będę mógł wrócić. I myślę, że dzisiejszy odcinek zakończymy właśnie na zrobieniu mikstury Konstantino. Pokaż. Pełnia many. To kupię, ten przepis. Czy jestem w stanie skorzystać z twojego tutaj, o właśnie, stołu alchemicznego? Dziękuję serdecznie. Ale czekajcie, ja jeszcze nie przeczytałem tej pełni many. Co ona wymaga ode mnie? Do posiadania. No to było bardzo drogie, ale... Czy bardzo ważne? Przepis pełnia many, przeczytaj. Ważenie mikstury many. Potrzebny jest jeden rdest polny, a także trzy esencje many. Połącz te je zgodnie z przepisem na tworzenie eliksiru. Połącz je zgodnie z przepisem na tworzenie eliksiru many. Ta mikstura może być przygotowana jedynie przez alchemika, który zna przepis na eliksir many. No to i tak będę musiał zainwestować punkty i tak. Ale to mnie czeka. Więc mikstury specjalne, mikstura przemiany duszy. Utworzyłeś miksturę, cudownie. I chyba dalej nie jestem w stanie zrobić mikstury związanej z... Nie chciałem tego robić. Tego alkoholu. No właśnie, za mało składników. Nie wiem, czego tutaj tak dokładnie potrzebujemy. Zerknę gdzieś do właśnie internetu, może tam znajdę wytyczne, jak zrobić ten młot. A tym samym widzę się z wami za chwilę przy Fortuno. Odebrał człowiekowi swą boską moc. No i jesteśmy praktycznie przy Fortuno, więc robimy save'a.
Nawet dumny jestem z was, powiem, że przeszedłem się całą tą drogę, nie poszedłem na łatwiznę, nie przyzwałem sobie tego, a mimo, że widnieje na poradniku, jak najbardziej. Jeszcze pogadamy z Huno. Jezu, nie z tobą miałem gadać. O, przepraszam was na chwilę. Dobra, jestem już, przepraszam was za to. Trochę dłuższy odcinek się, słuchajcie, zrobi z tego, ale co tam dla was plus? Mam dla ciebie miksturę. Powinna pomóc ci odzyskać pamięć. Ufam ci. I wykitowa. No nie wierzę. Wilk to... No nie mógł. O! Czekaj, on ma grzyby. Oto grzyby wezmę. Czy on zdechł? What the fuck? Nie no, nie mógł, że zdechł. Co tu się zadziało? Ufam ci, wykitował. No nie wierzę. Idę pogadać z tamtym typem. No po prostu nie. Co tu się dzieje? Ale grzyby miał. To się cieszę. Nie wiem, no będę musiał, słuchajcie, faktycznie w internet zajrzeć, czy to tak miało wyglądać. Hej, ty! No kurczę. Dobra, to tutaj w takim razie podziękuję wam za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku. Zajmiemy się teraz tym questem związanym z zabójcą, poszukiwaniem tego zabójcy. Ale tutaj będziemy musieli pogadać z tym San Yangiem, bo czy tam innym Azjatą. Ponieważ musimy mu wypowiedzieć jakby posłuszeństwo, chęć współpracy i wtedy dopiero popchniemy ten quest dalej. Dlatego ja na razie sobie zapiszę, słuchajcie, na oddzielnym slocie, żeby nie nadpisać tego, co się stało właśnie z Fortuną. Wierzę ci. Gul, jebot. Zajebiste to było. Więc do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zostawcie lajka, komentarz, zapraszam do Patronata. Dziękuję serdecznie patronom i zapraszam do Instant Gaming, oficjalnego sponsora naszego kanału. Hej, papa. Hej, setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.